Cześć, witam Was w moim podsumowaniu szóstego, tak będę już numerował je właśnie w ten sposób, czyli pierwszy odcinek liczył podwójnie, szóstego odcinka trzeciego sezonu serialu Star Wars Rebels. Dochodzimy do tak zwanych odcinków wypełniaczy, których nie jestem fanem, szczególnie kiedy mieliśmy tą wartką akcję właśnie z Darth Maulem wcześniej, czy doskonałe wejście Admirała Thrawna. Ale jestem w stanie to zrozumieć, że jeżeli ciągle mielibyśmy Maula i ciągle mielibyśmy Thrawna, to oni straciliby trochę na tej swojej epickości i każde ich pojawienie nie powodowałoby u nas wielkiego uśmiechu, więc jasne, muszą być trochę takie odcinki, powiedzmy, bardziej na boku. Jeżeli o to chodzi, to pod tym względem ten odcinek nie był znowu najgorszy. Tak, mam pewnego rodzaju uczulenie na różne odniesienia do prequeli, ale ze względu na obejrzenie dużej części Clone Wars nie jest już tak, że droidy i wszystko co z tym związane to kojarzy mi się tylko z tym co złe. W Clone Wars zostały one całkiem ciekawie użyte. Cały konflikt właśnie Republiki z separatystami, starcie droidy przeciwko szturmowcom było na tyle ciekawie zarysowane w Clone Wars, że widzę tego tutaj jakąś kontynuację, jakby jestem w stanie to kupić. A sam motyw z droidami, które są gdzieś na odległej planecie i nie miały żadnego kontaktu z resztą, które do tej pory myślą, że trwa wojna pomiędzy Republiką właśnie a separatystami, jest w miarę interesujący. Kojarzy się trochę z tymi wszystkimi historiami o wyspach, na których znajdowano powiedzmy japońskich żołnierzy, którzy dziesiątki lat później dalej myśleli, że druga wojna światowa jeszcze trwa. Więc sam ten wątek nie był zły. Oczywiście epizod ten skupił się przede wszystkim na Rexie, na jego problemach osobistych, na jego jakby wspomnieniach o wojnie i znowu to jest interesująca postać również, która była rozwijana w jakiś sposób w Clone Wars, dlatego jakby nie przeszkadzało mi to. Załóżcie, cały czas używam słowa nie przeszkadza mi to, ponieważ nie uważam, że odcinek był porywający, jakiś rewelacyjny, wciągający, ale był, tak jak mówię, na te odcinki zapychające, tak zwane filler episodes, nieźle skonstruowany. Co mi się natomiast bardzo podobało, bo jest jedna rzecz w tym odcinku, to oczywiście na końcu stwierdzenie Ezry, że tak naprawdę nikt nie wygrał tej wojny. Że przegrała zarówno Republika, jak i przegrali separatyści, a zwyciężyło Imperium. I to było zawsze rewelacyjne w tej części jeszcze powiedzmy Starej Republiki, dogrywającej Starej Republiki, że cała ta wojna nie miała żadnego sensu. To jest jedna rzecz, którą bardzo lubiłem w samej, może nie w wykonaniu, ale w historii prequeli. O tym, jak tak naprawdę zarówno za Republiką, jak i separatystami stał ten sam gość, który, to tak jak wiecie, wyobrażacie sobie szachy, w których jeden gość gra sam ze sobą tak naprawdę po to, żeby wyniszczyć obie strony w dużej mierze. I to było zawsze bardzo, według mnie, intrygujące, że Palpatine był tak naprawdę dowódcą zbrojny jednych i drugich. To było niesamowicie jakby mistrzowskie zagranie z jego strony. I kiedy jakby Republika, kiedy dotarł do miejsca, w którym Republika była już bardzo osłabiona, separatyści wyniszczeni, dezaktywował powiedzmy klony i dosłownie dezaktywował droidy i wkroczył ze swoim imperium już normalnie powoływanymi żołnierzami w sposób powiedzmy regularny, a nie klonowany. I w ten sposób jakby zdominował totalnie wszelką władzę w galaktyce. Jak mówię, było to niesamowicie genialne, bo skoro doprowadził do tak wojny totalnej, to ostatecznie do jednej czy drugiej strony przyłączali się tak naprawdę wszyscy. W końcu jakby wojna Republiki i separatystów ogarnęła całą galaktykę, a kiedy obie strony były bardzo wyniszczone, to kiedy Palpatine jakby wkroczył ze swoim imperium, nie było już komu zrobić rebelii tak naprawdę, nie było komu się przeciwstawić. On dzięki temu wytłukł po prostu wszystkich, którzy mogli mieć jakikolwiek opór. I to zawsze uwielbiałem w tej historii. Szczególnie jeszcze było do tego bardzo fajne odniesienie w komiksie Kanan, Ostatni Padawan, kiedy on, już ukrywając się już właśnie pod imieniem Kanan, a nie Caleb, spotyka jednego z generałów separatystów, z którym walczył jeszcze pod swoją mistrzynią, jeszcze póki Republika istniała i oczywiście rzuca się na niego, bo to jego przeciwnik. No a tamten do niego mówi, słuchaj, młody, nie, chyba cię nawet nie pamiętam, walczyłeś po stronie Republiki, ja po stronie separatystów, ale wojna się skończyła, obaj przegraliśmy. I znowu, to jest coś, co uwielbiam w Gwiezdnych Wojnach, ta wojna, w której tak naprawdę żadna z walczących stron nie odniosła zwycięstwa, każda ze stron była tak naprawdę pionkami
byli wykorzystani do kompletnie innego celu, walczyli o coś zupełnie innego niż im się wydawało. I ponieważ ten odcinek na to mocno nacisnął, to jakby bardzo to szanuję, chociaż sama fabuła z grą i walką nie była jakoś szczególnie dobrze rozwinięta. Oczywiście przyleciało Imperium, które trzeba było szybko pokonać, znaczy odeprzeć i uciec. W miarę proste, ale tak jak mówię, o tyle co odcinek był, uważam, dosyć przeciętny, to przypomnienie tego jednego wątku i tak pchnięcie go naprzód zdecydowanie mnie urzekło w jakiś sposób. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, jak wam ten odcinek przypadł do gustu, jakie widzicie słabe, mocne strony, czy też tak jak ja zachwycacie się całym tym elementem, bo tak jak mówię, nie jestem fanem prequeli, ale uwielbiam jakby ten okres pomiędzy prequelami a Nową Nadzieją, czyli tą czystkę, czyli właśnie to, kiedy obie strony padły na kolana, to jest jeden z moich ulubionych okresów Gwiezdnych Wojen i wszelkie odniesienia do niego są zawsze dla mnie rewelacyjne. Z mojej strony to wszystko, do następnego razu, cześć!